Witam Was już w 16 odcinku z serii Zniszcz ten Dziennik. W ogóle nie jestem w stanie sobie tego przetłumaczyć, że już 16 tygodni, tydzień w tydzień, w każdą środę pojawia się nowy odcinek Zniszcz ten Dziennik. Jest to dla mnie bardzo ekscytujące i bardzo się cieszę, że daję radę dla Was nagrywać, żeby był w każdy tydzień był filmik Zniszcz ten Dziennik. Jestem również bardzo zadowolona z tego, że odkąd stworzyłam serię Zniszcz ten Dziennik, przybyło mi bardzo dużo widzów. To jest ogromnym plusem tej serii. Dużo łapek w górę i oczywiście dużo komentarzy. Dzisiaj zrobimy sobie tak nietypowo, ponieważ będę robiła zadanie, które sama wymyśliłam ze strony 178. Na pewno pamiętacie z poprzedniego odcinka stronę z zadaniem zrób listę nowych pomysłów, jak zniszczyć ten dziennik. Ja tutaj wypisałam 12 różnych pomysłów. Jeżeli nie oglądaliście tamtego odcinka, macie link w opisie, więc możecie na pewno sobie obejrzeć. I wykonamy z tej strony dzisiaj 4 zadania, które wybrałam. Pierwsze zadanie to jest postaw dziennik pionowo i wskocz na niego, więc myślę, że to będzie dosyć destrukcyjne dla naszego dziennika. Ochlap pistoletem z wodą, pomaluj lakierem do paznokci, a następnie zmyj zmywaczem, użyj dziennika jako poduszki. Więc to były moje pomysły, które w dzisiejszym odcinku zrealizuję. Więc jak już czytałam przed 5, może 6 sekundami, pierwsze zadanie jest to postaw dziennik pionowo i wskocz na niego. Ja postaram się w miarę postawić ten dziennik, żeby on jakoś stał. Bardzo mi szkoda, bo się boję, że po prostu cały się zgniecie, wypadną wszystkie kartki, ale to nic, więc już dziennik stoi w pozycji pionowej i ja na niego wskoczę. Bardzo się boję. O nie. Powtarzamy zadanie. Trochę przyklejam mocno z okładkę, żeby mi nie odpadła. Ojejku, można się nieźle wywrócić. 3 razy sztuka i 3 razy próbujemy. Może tym razem jedną nogą. Zadanie uważam za zaliczone. To było chyba najgorsze zadanie, które wykonywałam i przy którym najbardziej się po prostu bałam. Robimy 6. zadanie, które sama stworzyłam. Ochlap pistoletem z wodą. Nie mam pistoletu z wodą niestety, ale mam taki sprzęt. Taką kaczuszkę, którą się kąpię. Ja po prostu wessę sobie trochę wody i w tej naszej okładce. No najpierw pobiorę sobie próbkę wody. Kaczuszka jest już napełniona, więc kaczuszka zaraz będzie pełnić swoje zadanie. I weźmiemy na losowej stronie, jeszcze oblejemy, może tu, przetnij kilka warstw. To zadanie już robiliśmy. Zadanie uważam za wykonane. Teraz robimy podpunkt numer 7. Pomaluj lakierem do paznokci, a następnie zmyj zmywaczem. Więc ja wybrałam sobie takie 3 różne kolorki, którymi zaraz będziemy malować. Będziemy malować jednak tą stronę, gdyż okładka jest mokra i się nie nadaje do niczego. Zrobię jakieś tam mazidełka, kleksy i zaraz spróbuję to zmyć. Zobaczymy, jak zmywacz zmywa na... Okej, dosyć ładne mi się wydaje połączenie tych kolorów. Narzędzie zbrodni, jakim jest zmywacz do paznokci. O, już mamy zmywacz. Niby zmywa, ale bardziej chyba rozmazuje niż zmywa. Więc niestety musimy to pozostawić w takim krytycznym stanie. Więc zostawiamy. Ostatnie zadanie jest z numeru 11. Użyj dziennika jako poduszki. Spać mi się chce. Którą poduszkę wybrać? A, to jest wygodniejsze. Więc to już było wszystko w tym odcinku. Postaram się troszkę zreperować nasz dziennik, ale niestety ze względu na to, że on jest mokry, to nawet taśma nic nie pomogła. Najprawdopodobniej w piątek na moim kanale pojawi się znowu nowy filmik, tak więc możecie wyczekiwać. To było wszystko, jeżeli chodzi o ten odcinek. Zapraszam Was do kolejnych filmików.